Witam serdecznie, Grosik z tej strony, godzina 4:22. Wyruszam na poszukiwania dzisiaj do miejscowości Białoskóry i tam będę sobie chodził, w końcu pole jest dostępne i muszę się sprężać, bo w sumie to pole i sąsiednie to jeszcze tylko zostało mi na pozwoleniu, nie wiem, 10 dni? Chyba 10 dni i ten, i muszę skończyć te dwa pola, więc ten wyjazd i wiadomo następny to będę siedział w Białoskórach. Dobra, skakuję tutaj na obwodnicę, mijam giełdę w Elizówce i ruszam w kierunku Korodełka. Dobra. No hej, jestem już na miejscu. Godzina 6 i mogę zaczynać poszukiwania. Pole wyorane w końcu. Doczekałem się. Już się robi jasno, a więc można coś działać. I jest pierwszy sygnał. Kawałek pierścienia wiodącego z pocisku artyleryjskiego. Powiem wam, że dosyć chłodno jest. Jeden stopień i wiatr taki dosyć spory. Nie wiem, czy będzie widać po drzewach, ale ładnie wieje. Nieprzyjemnie, ale trzeba robić swoje. Dobra, szukam dalej. Ziemia jest trochę zmarznięta i coś mam w tej bryłce. No, chyba za tydzień to już będę musiał młotek chyba wziąć, żeby kruszyć tą ziemię. Nie no, masakra. Coś jest. No nieźle. Coś jest, ale sklejone. Dobra, jest szczoteczka. O, jakiś odłamek. Dobra, szukam dalej. Jest guziczek. Niestety nie widać na razie na nim nic, ale po umyciu może coś zobaczymy. Łóżko jest, na szczęście. Dobra, chyba będzie fajnie dzisiaj. Piąty chyba dołeczek, wcześniej śmieci jakieś, teraz już guzior jest. Dobra, szukam dalej. Coś takiego wyszło. Okrągłe, z gwintem. Jakby, nie wiem, element zapalnika jakiegoś. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy ostro widać, czy nie. No, dobra. No koloru dzisiaj będzie. Jak zwykle w Białoskórach. I jest taki duży medalik. Teraz go troszeczkę oczyścimy. Tak, tak, widać Matkę Boską z małym Jezuskiem, a z drugiej strony jakiś święty, ale tego to ja wam nie powiem, co to za święty. Może później rozczytam. I znów kolorek. No dzisiaj tego dużo będzie wychodzić. No taki duży odłamek z żelaza. I taki czubeczek od naboju.
Pierwsza dzisiaj kuleczka ze szrapnela. I kolejna kuleczka. Coś takiego teraz wyszło. Spory odłamek. Kolorek. Jak na razie największy dzisiaj. Ciekawe, czy kilogram, czy półtora. Takiego koloru zbieram dzisiaj ogólnie. I coś takiego wyszło. Długość, nie wiem, 1,5 centymetra, może 2. W środku jakaś śrubka wkręcona. Tutaj chyba urwane coś było. No, ciekawa rzecz. Kolorek oczywiście. I jest pierwsza łuseczka z Mausera. Nadal wieje. Ale chyba już jest troszeczkę cieplej. A może rozgrzałem się, bo w sumie tych dołków to już, nie wiem, z 50 wykopałem. Z różnymi rzeczami. Chyba słoneczko nad wyjdzie dzisiaj. Mam czas do 12, więc jest ok. Troszeczkę się zrobi to pole, ale nie wiem, może pół. Będę musiał się sprężyć. I znów spory odłamek kolorowy. Bardzo podobny do tamtego wcześniej, tego największego, jaki do tej pory znalazłem. Trochę pewnie wieje w kamerce, ale nie mamy żadnej osłonki na mikrofon. Niby listopad, a takie grzyby rosną. Ładny nawet zapalnik. Chyba największy dzisiaj kawałek pierścienia wiodącego. No, już tego koloru jest sporo. Ciekawe, ile uzbieramy. Muszę wagę na podsumowaniu wziąć i zważyć ten kolor, ile tego wyszło, tych odłomeczków. Wykopałem 10 groszy z PRL-u. Taki czubek od naboju, splaszczony. Kawałek rozwolonej łuseczki i kulkę ze szrapnela. I kolejna kuleczka. I jest monetka, 2 grosze współczesne. Ale zjedzone już trochę. Teraz wyszedł 1 grosz z PRL-u. Ale dziwne, bo... No w sumie dziwne. Jestem zadowolony, bo teraz chodzę, to pole poprawiam. Chodzę na 4 kHz. I taka malutka monetka wyszła. Popatrzcie. Leży sobie monetka. Ciekawe, co to jest. Zaraz zobaczymy. O, jakiś wycieruch. Niestety. Wytarta strasznie, nic nie widać. I znów kawałek pierścienia od zapalnika. I takie żelastwo teraz wyszło. I jest łódeczka. Mam ładny sygnał, ale w tej zamarzniętej grudzie ziemi. Więc zabieram to do domu i tam to rozmrożę i dopiero, bo tak może przy rozbijaniu mógłbym coś uszkodzić, jakby coś delikatnego było. No, nieźle. Jest chyba guziczek. Zaraz go oczyścimy. Delikatnie. Łóżko chyba też jest. Tylko wygięte. Tak. Jest łóżko. Dobra. Teraz zobaczymy z grubsza. Co to za kurak? Tak. Carski guzik. No. Już jest fajnie. 2 guziki dzisiaj. Elegancko wieje. O. Tak wygląda moje pole o świcie. Pod lasem w Białoskórach. Dobra, działam dalej, bo niewiele czasu. A pola jeszcze dużo zostało. Ładnie się zrobiło, ale nadal jest zimno. No jest sygnał. A tutaj guzik był. Ten carski.
Zobaczymy, może coś fajnego wyjdzie. Tak włączyłem kamerkę, żeby z kimś pogadać, bo smutno mi tu na polu. Z wami sobie pogadam. Czy do was. Zobaczymy, co teraz wyjdzie. Widzicie, takie zmarzłe kawałki ziemi są. O, i tutaj. Coś jest, chyba łuska. Chyba. Tak, łuska. O, kawałek. Dupka tylko. Od łuski. O, tyle zostało. O, GoPro się obudziło. 24% na baterii. Łuseczka z Mausera. Chyba temperatura nie służy dla mojej kamerki. I wyszła jakaś klamerka. Jest kolejna kuleczka ze szrapnela, ale tak się zdarzyło, że po wykopaniu nie było obiektu ani w dziurze, ani w ziemi wykopanej. Czasami tak się zdarzy, że jest przyklejony obiekcik do szpadla. Ten akurat gdzieś był tutaj. Z ziemią się przykleił. Więc czasami na to też trzeba zwracać uwagę, bo już kilka razy mi się tak zdarzyło, że odklejałem jakieś monety czy drobne rzeczy właśnie od szpadla. I znów łuseczka od Mausera. No największy dzisiaj pierścień wiodący. Patrzcie, jakie dynie. A ja szukałem dynie na Halloween dla córki. Patrzcie, jakie wielkie. To moja cewka, 15. Kurczę, malutka przy tych dyniach. No, tak to jest właśnie. Trzeba znajomych odwiedzać częściej. To bym wiedział, że dynie mają. Bym kupił, kurczę, dziecku na Halloween taką konkretną dynię, postawił przed domem. I jest druga łódeczka dzisiaj. Tym razem cała. Od Mausera, wiadomo. I tymczasem coś takiego wyszło. Jakieś kółeczko. W środku coś było. Niestety wygięte. Godzina kopania została jeszcze. No i chyba znalazłem kawałek wyciora z Mosina. Poznaję. Już takie coś w tym roku znalazłem. Tylko że jak ten dom, pole za tym domem i tam w lesie w tym roku byłem. Wtedy chyba padało, pamiętam. I coś takiego wykopałem, tylko... No... Tylko, że tam to chyba było trochę w lepszym stanie, ale... No... Takie coś, dobra. Jadę dalej. Póki fabryka daje radę jeszcze. I jeszcze coś takiego wyszło. Nie wiem, co to jest. No hej, jestem już w domu. Umyłem fanty niedawno. I pokazuję, co udało mi się wykopać podczas tego wyjazdu. Powiem wam, że dosyć długo kopałem i jak widać trochę tego jest. Efektywnie, chociaż było zimno i wiało. Od 6 do prawie 13 godziny z przerwą dosłownie na 2 minuty tylko na łyk herbaty i ogień, bo jak mówiłem wcześniej, termin mnie gonią i pozwolenie mi się kończy na te dwie działki. I już za rok nie będę mógł, czy tam za dwa, znowu złapać pozwolenia, bo to pole idzie do sprzedania. Więc nie będzie możliwości, więc zwijam się jak mogę. Dobra, pokażę, co udało mi się wykopać. Jak mówiłem, koloru wyszło dużo, ważyłem. 1,70 kg z groszami było to wszystkiego. O, ten zapalnik sporo zrobił. Tutaj jakieś elementy zapalników. Tutaj. Kawałki pierścieni wiodących. Tutaj kawałek zapalniczka jakiegoś. No, łusek sporo, trochę destruktów też, ale to wiadomo. Pewnie te destrukty na złom pójdą. Tutaj jakieś pierścienie od zapalników, ale aluminiowe. Jakieś takie obiekty, ale nie wiem, co to jest. Jakieś kuleczki od szrapnelów.
Jak widać sporo tego wyszło. Dobra. Tutaj czubeczki od nabojów. Kawałek wyciora, no chyba od Mosina. Dwie udeczki od Mausera. Jedna troszeczkę taka rozwalona, ta kompletna, ładna. Dobra, coś takiego. Tylko ostrość wam złapię na tym obiekcie. Coś takiego. O, ciekawa jakaś rzecz. Dobra, co tu? Jakaś taka zatyczka czegoś. Nie wiem, co to mogło być. A jak klamerka. Widać, zjedzona. No jeszcze dużo innego żelaza, ale nawet nie wnosiłem do domu. Tego też było kilka kilogramów. Dobra. Coś takiego, jak widać. Wygięte. Nie wiem, co to mogło być. Pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. Ta grudka ziemi, w której coś miało być, to był jeden z tych czubeczków od nabojów. Dobra, i taka drobnica. Perelek, 1 grosz, 10 groszy. Współczesne 2 grosze. Zielony krążek, który kiedyś był monetą. Ale jest tak wytarty, że nic na nim nie widać. Taki medalik z Matką Boską i tutaj jakiś święty jest. Zaraz ostrość wam złapię. Szkoda, że niekompletny. Zaraz tutaj jeszcze ostrość złapiemy na tym. Powinno się udać. Dobra, 2 halerze. Stan ładny nawet. Patyna i wszystko widać. Nie jest jakoś uszkodzona ta monetka. Ta moneta wyszła mi jak już bateria mi padła od GoPro. A druga bateria, którą miałem w samochodzie, jedna chyba za długo leżała w aucie, nieużywana i rozładowała mi się, bo chyba od wakacji nie ładowałem, zapasowa była, ale nie przydała się. Dobra, i 2 guziczki. Rosja carska tutaj. Taki popularny guzik w moich terenach. Tego to zawsze dużo wychodzi, ale kompletny na szczęście guziczek. I taki guzik, dosyć ciekawy, ale tylko z tyłu coś widać na nim, a przód jest wytarty, szkoda. Taki guziczek. I przód jeszcze wam pokażę, ale jak widać nic nie widać. No. Taki to był wyjazd, trochę z poświęcenia, bo nie było przyjemnie, ale dobrze się ubrałem i wyszło ok. No i kolejny wyjazd musi być w tym tygodniu, weekend, bo no, muszę skończyć to pole. 8 długości mi zostało jeszcze na tym polu i kolejne tam wzdłuż linii lasu też jest. Dosłownie 30 metrów dalej. Więc te 2 pola muszę zrobić w ten weekend i zakończyć poszukiwania zgodnie z ustaleniami z WKZ-u na tych działeczkach. I taki to będzie plan na listopad. Gdzieś tutaj w teren blisko na razie nie jeżdżę, bo pogoda nie jest za ciekawa. Dobra, i to chyba tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił do was Grosik. Cześć!